Rok 2021 w spółdzielni mieszkaniowej po Jeziorze upłynął pod znakiem inwestycji. Głównym zadaniem była wymiana ciągów wodno-kanalizacyjnych w budynkach spółdzielni. Właśnie w ubiegłym roku zaczęliśmy remont, wymianę pionów wodkan w budynkach, które są wybudowane w taki sposób korytarzowy. Ilość mieszkań na kondygnacji jest bardzo duża i ilość pionów jest bardzo duża. Piony znajdowały się w różnych miejscach, co wydłużyło i utrudniło pracę. W roku 2021 wykonaliśmy w 189 mieszkaniach tą wymianę. Niewątpliwie była to trudna praca, dlatego że był to okres i jest to okres pandemii, ale kwestie bezpieczeństwa i zapobieżenia jakimś awariom przewodzą tutaj naszym wyborom prac do wykonania. W minionym roku wykonane zostały nowe piony przeciwpożarowe. Jeden taki pion w jednej klatce schodowej to koszt około 100 tysięcy złotych. Prace obejmowały również wykonanie ścian oddzielających korytarz od klatki schodowej, zainstalowanie systemów oddymiających oraz zestawów hydroforowych. W 2021 roku spółdzielnia przeprowadziła także remonty piwnic w kolejnych budynkach oraz remonty ciągów pieszych. Są to w zasadzie ostatnie budynki, w których realizujemy te prace, bo pozostałe już mają wykonany taki remont i prace te polegają, rozszerzone są o wymianę drzwi do komórek piwnicznych i ułożenie kresów. Kolejną pracą, którą wykonywaliśmy, to były remonty klatek schodowych w budynkach. Też wykonywaliśmy takie czynności. Wykonywaliśmy również wymianę poziomów wodnych w budynkach. Wszystko to ma na celu jakby ograniczenie potencjalnych awarii, uniknięcie takich sytuacji. Spółdzielnia po Jeziorze słynie z zieleni. Rok 2021 był więc kontynuacją prac ogrodniczych. Wykonano ponad 13 tysięcy nowych nasadzeń. Na terenie osiedli pojawiło się 81 nowych drzew. Bez wątpienia kolejnym sukcesem spółdzielni jest fakt, iż po raz kolejny zamyka ona rok z dodatnim wynikiem finansowym. To jest dobra nowina dla nas, a przede wszystkim dla mieszkańców, bo dwa lata temu zysk wyniósł, na działalności gospodarczej w spółdzielni wyniósł trochę ponad 2 miliony, a w ubiegłym roku też udało nam się uzyskać ten zysk na działalności gospodarczej. Zysk w spółdzielni przeznaczony jest na dopłaty do opłat eksploatacyjnych. O jego podziale decyduje walne zgromadzenie. Dzięki temu sama opłata eksploatacyjna od lat nie ulega zmianie. Ta opłata wynosi tyle, ile 16 lat temu. Dosyć niespotykane, biorąc pod uwagę również tą inflację, która miała miejsce w czasie tych 16 lat, a szczególnie w ciągu ostatnich. Opłata eksploatacyjna jest opłatą zależną od spółdzielni. Podwyżki czynszów mogą natomiast wynikać z innych czynników, takich jak zmiana stawek opłat za wodę, ciepło czy wywóz śmieci. Po udanym 2021 roku spółdzielnia nie zwalnia tempa, będzie kontynuować dotychczasowe prace, a także zadba o bloki, których nie udało się wyremontować w latach 2011-2013, gdy objęta była wsparciem unijnym. Chcieliśmy całą spółdzielnię wyremontować, ale nie udało się. Po prostu niektóre obszary spółdzielni musiały zostać wyłączone z projektów unijnych. Z różnych względów zarząd podjął takie zobowiązanie, że dostosuje poziom remontu w tych budynkach do tych, które skorzystały z dofinansowania unijnego. W nowym roku kontynuowana będzie też likwidacja zsypów i budowa wiat śmietnikowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv